W dzisiejszym klubotygodniku o tym, czego Jarosław Kaczyński mógłby nauczyć się od Adama Nawałki. Klubotygodnik Kędzierskiego. Co prawda to Donald Tusk wprowadził do polskiej polityki ideę haratania w gałę, ale to rząd Prawa i Sprawiedliwości łudząco przypomina naszą reprezentację dowodzoną przez Jerzego Brzęczka. Łączy ich nie tylko fakt, że w ostatnią niedzielę obydwie ekipy odniosły sukces, po którym panuje co najwyżej umiarkowana radość. W ostatniej kadencji parlamentu Prawo i Sprawiedliwość cudownym zbiegiem okoliczności trafiło na grupę, która łudząco przypominała słabą grupę, którą polscy piłkarze mieli w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Umówmy się, potencjał totalnej opozycji bardziej przypominał potencjał Macedonii Północnej niż Holandii. Niestety, styl, w jakim polscy piłkarze radzili sobie w Skopie, wygrywając 1-0 po trzykrotnym kiksie, przypominał styl, w jakim Prawo i Sprawiedliwość radziło sobie z różnymi problemami w ostatnich 4 latach. W najbliższej kadencji parlamentu, podobnie jak w zbliżających się mistrzostwach Europy, poprzeczka będzie już postawiona zdecydowanie wyżej. Taktyka, która sprawdzała się w poprzednim parlamencie przeciwko totalnej opozycji, będzie zupełnie nieskuteczna w nowej kadencji, kiedy mamy do czynienia z jednej strony z Konfederacją, a z drugiej strony z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które w przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej mają program. Jednocześnie, choć w samym PiS znajdziemy gwiazdy, które potrafią przeprowadzić ładną solową akcję, to cały rząd nie jest przygotowany do tego, aby zagrać ładny atak pozycyjny, aby wymienić skutecznie kilkanaście celnych podań albo zagrać drużynowo. W ogóle zespołowa gra nie leży chyba w polskim DNA. Dopóki gramy z takimi przeciwnikami jak Łotwa, która znajduje się na 134. miejscu w rankingu FIFA, wygląda to jeszcze całkiem nieźle. Ale jeżeli po drugiej stronie pojawi się Niemcy, Francja czy Holandia, no możemy wpaść w spore tarapaty. Zresztą nie jest wielką tajemnicą, że od dłuższego czasu możemy mówić o tym, że polska reprezentacja to drużyna z kartonu i nie zależy to tak naprawdę od selekcjonera. I podobnie jest z polskim państwem rządzonym pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Będę szczery, niespecjalnie wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość uda zbudować się sprawne państwo, o czym pisałem w swoim ostatnim tekście poświęconym filozofii politycznej państwa PiS. Trudno mi uwierzyć, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zbudujemy drużynę, która będzie w stanie sprostać takim wyzwaniom jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Dlatego Jarosław Kaczyński powinien wziąć lekcję u Adama Nawałki. Lepiej zabezpieczyć tyły, niż myśleć o bardzo zaawansowanej ofensywie. To przyniosło efekty na ostatnich mistrzostwach Europy na francuskich boiskach w 2016 roku. To dopiero połowa gry, ale cieszę się, że prowadzimy do przerwy. Też kiedyś grałam i wiem, że nie wolno zwalniać. Jeśli przyjrzeć się najnowszemu programowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości, ciężko znaleźć tam strategię grania na zero z tyłu. Na 232 stronach partia rządząca dokonuje bardzo przenikliwej, zaawansowanej i kompleksowej diagnozy państwa i propozycji ich rozwiązań. Znajdą się tam takie propozycje jak stworzenie rządowego Centrum Gier Wideo albo wirtualnych instytutów badawczych. Piękne postulaty. Problem polega na tym, że w tym samym programie wciąż nie znajduje się choćby minimalny postulat podwyższenia środków na naukę powyżej 1% PKB. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy utrzymać wysokie tempo i dobry styl. Mamy świetny zespół i mądrego trenera. Jednak nawet jeśli wszyscy posłowie PiS przeczytają całe 232 strony programu partii rządzącej, w co szczerze mówiąc wątpię, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że PiS nie ma takich zawodników jak Argentyna czy Niemcy. Minister Błaszczak to z całym szacunkiem nie Leo Messi. Dlatego lepiej skupić się na zabezpieczeniu tyłów i graniu sprawdzonymi systemami, niż kombinować z bardzo wysublimowaną grą do przodu. Pamiętamy, co stało się na Mundialu w Rosji. Kombinowanie z taktyką przed ważną imprezą nigdy nie kończy się zbyt dobrze. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Dzięki Wam dajemy radę. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński wciąż ma ogromną wiarę w sprawczość państwa. No, szanuję w opór, ale moim zdaniem tę wiarę można przyrównać do nadziei na to, że polscy piłkarze zdobędą Mistrzostwo Świata. Dzisiaj raczej należałoby się skupić na tych zagrożeniach, które pojawiają się na horyzoncie.
Już wiemy, że sytuacja w polskim Sejmie będzie znacznie trudniejsza dla PiS-u niż w poprzedniej kadencji. Partia rządząca straciła większość w Sejmie. Coraz trudniej będzie pozyskiwać nowe środki z VAT-u. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze, a także sytuacja międzynarodowa może się znacznie bardziej skomplikować. To wszystko sprawia, że dziś lepiej pomyśleć o obronie niż o ataku. Co zatem zrobić, żeby nie skończyło się wynikiem 0-5 do przerwy? Rząd powinien na samym początku kadencji zdiagnozować sobie te elementy państwa, te wymiary polityki publicznej, w których dostrzegamy zagrożenia krytyczne. Takie, które mogą sprawić, że polskie państwo nie będzie w stanie realizować nawet najprostszych funkcji. Wydaje się, że istnieje 5 najważniejszych krytycznych zagrożeń, które czekają nasz kraj w najbliższych latach. Pierwsze krytyczne zagrożenie to brak wykwalifikowanych pracowników. Według ostatniego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polityka Migracyjna Polski w naszym kraju do 2030 roku zabraknie 1,5 miliona pracowników. Nie uda się tego skompensować migracją, a nawet jeśli, to nie będą to tak wartościowi zmiennicy. Dlatego kluczowym zadaniem dla państwa jest zbudowanie sprawnego systemu kształcenia zawodowego dla dorosłych po to, aby zwiększyć jakość pracowników, jeżeli nie możemy zwiększyć ich ilości. Drugie krytyczne zagrożenie to brak lekarzy i pielęgniarek. Już dziś według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej brakuje w Polsce 68 tysięcy lekarzy. Jeżeli popatrzymy na pielęgniarki, nie jest wcale dużo lepiej. Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Pielęgniarki i Położnych do 2030 roku z rynku zniknie połowa pielęgniarek, a przeciętny wiek przekroczy 60 lat. Umówmy się, reforma całego systemu ochrony zdrowia jest porównywalna z wygraniem przez mistrza Polski rozgrywek Ligi Mistrzów. Nie wierzę w to, ale skupmy się na tym, aby zatrzymać i wykształcić większą liczbę lekarzy i pielęgniarek. Stwórzmy warunki, które sprawią, że nie będą zainteresowani tym, aby wyjechać do klubu drugiej Bundesligi. Trzecie krytyczne zagrożenie to cały obszar energetyki, węgla i z tym związanego smogu. Jeżeli nie przeprowadzimy radykalnych zmian w energetyce, w najbliższych latach czeka nas istotna podwyżka cen energii, a to oznacza, że nawet jeżeli będziemy w formie, nie będzie nas stać na opłacenie światła, przy którym można zagrać mecz u siebie. A to oznacza, że będziemy musieli wszystkie mecze grać na wyjeździe i widzimy to już dzisiaj, kiedy Polska zmuszona jest do importowania węgla z Rosji. Czwarte zagrożenie krytyczne to woda. A właściwie jej brak. Jeśli wierzyć informacjom podanym w rządowej strategii Polityka Ekologiczna Państwa 2030, w niektórych częściach naszego kraju do 2030 roku może zabraknąć wody. I dotyczy to zwłaszcza województwa łódzkiego, a także Wielkopolski i Kujaw, czyli obszarów, które są niezwykle ważne dla polskiego rolnictwa. Z drugiej strony, inne części naszego kraju, tak jak południowa Polska, będą nawiedzane przez coraz poważniejsze i coraz częstsze powodzie. Jeżeli nie zapewnimy sprawnego systemu zarządzania wodą i retencji, będziemy musieli coraz częściej mierzyć się z sytuacją taką jak przed meczem z Anglią w eliminacjach poprzednich mistrzostw, że albo będziemy mieli basen narodowy na stadionie narodowym, albo na tym stadionie uschnie nam trawa. Wreszcie piąte zagrożenie krytyczne to cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2019 roku możemy znaleźć informację, że Polska nie posiada sprawnego systemu ochrony ludności. Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę w wizję rosyjskich czołgów na przedmieściach Warszawy. Ale umiem sobie wyobrazić paraliż państwa spowodowany atakiem cybernetycznym albo jakimś zjawiskiem pogodowym. Jeżeli nie zabezpieczymy dostępu do własnej bramki, trudno myśleć o jakimś sensownym wyniku na koniec meczu. Dlatego zabezpieczmy tam te zagrożenia, które faktycznie stoją przed Polską, zamiast myśleć o tym, czy stworzyć wirtualne instytuty badawcze albo rządowe centra gier wideo. Zresztą takich krytycznych zagrożeń na horyzoncie jest pewnie o wiele więcej. I głównym zadaniem nowego rządu powinno być ich zdiagnozowanie i przesunięcie głównych sił na te odcinki, które dzisiaj generują największe ryzyko. To czasem nawet może oznaczać przesunięcie napastników do obrony. Ale to niezwykle istotne, ponieważ bez dobrej obrony, bez zagrania na zero z tyłu, ciężko osiągnąć sukces.